M jak Miłość to najsłynniejszy i najbardziej popularny polski serial. Produkcja jest nadawana od 2000 roku i nic nie wskazuje na to, żeby M-ka miała zakończyć swój telewizyjny żywot. Jedną z osób, która pojawiła się już w pierwszym odcinku produkcji, był zaledwie 7-letni Franciszek Przybylski, który dzięki M jak Miłość zdobył popularność. Dzisiaj mężczyzna ma już 30 lat i kompletnie nie przypomina dawnego siebie. Zobaczcie, jak się zmienił i czym się zajmuje. Spis treści: kim jest Franciszek Przybylski, inne role Franciszka Przybylskiego, co dzisiaj robi Franciszek Przybylski? Zobaczcie, jak zmienił się Franciszek Przybylski, kim jest Franciszek Przybylski? Franciszek Przybylski urodził się 5 sierpnia 1993 roku i niejako był skazany na artystyczny świat. Trudno, żeby było inaczej, bowiem jego mamą jest ceniona reżyserka teatralna, Agnieszka Glińska, natomiast ojcem jest aktor i lektor Filip Przybylski. Rola Łukasza Mostowiaka, syna Marty, była dla Franciszka Przybylskiego pierwszym tak dużym doświadczeniem przed kamerą. Pojawił się na planie jako 7-latek, a schodził z niego mając lat 13. Jakiś czas temu Franciszek Przybylski napisał kilka słów o blaskach i cieniach, jakie wiązały się z pracą na planie M jak Miłość. W jego wpisie czytamy m.in. przez 6 lat mojego dzieciństwa, bo od 7 do 13 roku życia M jak Miłość towarzyszyło mi dzień w dzień. Bycie przed kamerą, ale i w centrum uwagi sprawiało mi wielką przyjemność. Jest dla dziecka bardzo krzywdzące, kiedy wmawia mu się, że jego potrzeba uwagi to jego chęć lub potrzeba bycia lepszym od kogoś innego. Inne dzieci mi zazdrościły lub twierdziły, że myślę, że jestem lepszy od nich, bo gram w serialu. Nie myślałem tak, ale ponieważ one i ich rodzice często tak myśleli i to mówili, to ja sam zacząłem wierzyć w to, że tak jest. Czułem się winny temu, że ktoś czuje i myśli, że jest ode mnie gorszy. Wyparłem przez to coś, co mnie ukształtowało i było gigantyczną częścią mojego dzieciństwa. Lata terapii i leczenia pozwalają mi powiedzieć głośno: moja chęć bycia super nie oznacza mojej chęci bycia lepszym od ciebie. Lubię to, że w oczach wielu ludzi wciąż jestem tamtym dzieckiem. Że pozostałem i pozostanę tamtym dzieckiem na zawsze, bo w świecie Maki już zawsze będę tym dzieciakiem. Jest w tym coś wieloznacznego. Zaczynam doceniać i pielęgnować w sobie to, że na wiele rzeczy wciąż patrzę dziecięcym spojrzeniem. Nie chcę, nie lubię i mam dosyć udawania, że wszystko wiem albo że wszystko rozumiem. Inne role Franciszka Przybylskiego. Rola Łukasza w M jak Miłość nie jest jedyną w aktorskim dorobku Franciszka Przybylskiego. W 2000 roku zagrał w spektaklu teatru telewizji pod tytułem Bankructwo małego Jacka, który reżyserowała jego mama. Dwa lata później wziął udział w kolejnym spektaklu, Złodziejki chleba. W 2009 roku Franciszek Przybylski, już kompletnie nie przypominający dawnego siebie, wziął udział w kolejnym głośnym projekcie.
Był to słynny film Katarzyny Rosłaniec pod tytułem Galerianki, co dzisiaj robi Franciszek Przybylski? Stopniowo Franciszek Przybylski znikał z ekranu, aczkolwiek w małych rolach mogliśmy go oglądać w etiudach, spektaklach teatru, telewizji i filmach. Mężczyzna jednak nie zniknął całkowicie z branży, a jedynie zamienił strony kamery, po której się pojawia. Już jakiś czas temu Franciszek Przybylski zdradzał ambicje filmowe, jednak nie jako aktor, a reżyser oraz operator. W ostatnich latach Franciszek Przybylski był asystentem reżysera bądź drugi reżyserem przy tak głośnych projektach jak chociażby Wielka Woda czy ROJST97. W sierpniu 2023 roku Franciszek Przybylski świętował swoje 30. urodziny. Pokusił się z tej okazji na bardzo szczery wpis w mediach społecznościowych. Mam 30 lat, ci, którzy mnie znają bliżej mogą zrozumieć, kiedy powiem, że ja zawsze czułem się jakbym miał 30 lat. Zawsze byłem taki stary malutki, ten co rozumiał wszystko, a nawet jak nie rozumiał to i tak rozumiał, bo musiał przecież. Dopiero przez ostatni rok zacząłem rzeczywiście żyć tak jak czuję, że chcę i że mogę. Wiem, co sprawia mi w życiu frajdę, a co nie. Otaczam się ludźmi, którzy sprawiają, że mogę być swoją ulubioną wersją siebie. Rozwijam się tak jak mogę, umiem i chcę, przez ostatni rok. Doświadczyłem premiery serialu Wielka Woda, w którym pracowałem jako reżyser i operator drugiej ekipy, operator drugiej kamery oraz jeden z asystentów reżysera. Zakończyłem zdjęcia do filmu Doppelgänger, Sobowtór, w którym pełniłem te same funkcje. I już tej jesieni będę mógł obejrzeć efekty tej pracy na wielkim ekranie w kinie, czego nie mogę się doczekać. Założyłem zespół z Gaga Official, wraz z którym zagraliśmy nasz premierowy koncert w klubie Chmury. Zagrałem epizod w 3. sezonie mojego ukochanego, najlepszego polskiego serialu ever. Więcej szczegółów zdradzę wkrótce. Rozpocząłem moją przygodę ze stand-upem. Zacząłem rozwijać własne autorskie duże projekty, które wiem i czuję, że wystrzelą już niebawem. W międzyczasie tego wszystkiego byłem operatorem kamery przy kilku reklamach, a w kilku zagrałem. A z ważniejszych rzeczy to, spędzałem mnóstwo czasu z ludźmi, których kocham, zacząłem leczyć zdiagnozowaną u mnie dystymię. Gwiazdka, zakochałem się jak wariat szalony, crazol i psycholek totalny.